Siemka, witam was ponownie z gry Star Wars Jedi Ocalony. Cóż, jestem po jakże miłej rozmowie z Grizem, który cóż, zalecał Kalowi odpuszczenie sobie tematu walki z Imperium. Kal stwierdził, że przemyśli to. Czy milutki jesteś? To ty straszyłeś Griza? I tak. Nie gryzę. Jestem w piwnicy, a tak naprawdę w tunelach przemytniczych pod kantyną w Koboch. No i muszę znaleźć części do modliszki, a konkretnie żyroskop, który jest mi potrzebny, by naprawić mój statek. No, to chyba są szkodniki, o których wspominał Grease. Ostrożnie, mały. Te tunele od dawna nie były używane. Zakurzone i opuszczone. Okej, no i gdzie ten żyroskop? O to chodziło? Aha. No nie. Nie mogło być za łatwo. Zdecydowanie nie mogło być za łatwo. Już myślałem, że no, znalazłem żyroskop potrzebny i co, i cała misja. No, a tu się okazało, że nie. Im wcześniej dotrzemy do Griza, tym szybciej. Lepiej to sprawdźmy. Boże, gdzie ja wpadłem znowu? Cel wykonany. Znajdź żyroskop. Zanieś żyroskop do Griza. Ruszamy. Trochę przypomina mi to tereny szkoleniowe Jedi, ale wygląda trochę inaczej. Starzej. Że to tereny szkoleniowe Imperium. Nie, no śmieję się. W końcu jak starzej, to nie mogłoby być Imperium. Ale no, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co to niby mają być za tereny szkoleniowe. Nie no. Co to za miejsce? Aż sam jestem ciekaw. Zaczynam się też zastanawiać. Aleś ciekawski. Co tu znajdę? Katastrofa, zobaczmy. Przez dach przebiły się ogromne masy skalne, które następnie uderzyły w to podziemne sanktuarium, co sugeruje intensywną aktywność sejsmiczną. Dobra, bardziej mnie zaciekawiło fakt, że napisali tu o jakimś sanktuarium. Ciekawe, co to dokładnie za sanktuarium. To miejsce wciąż ma zasilanie. Zobaczmy, czy możemy włączyć światło. Komnata dwoistości. Nie, tu będzie jakaś głupia zagadka. Tak, czy nie? A to co? Nieźle. Myślisz, że możemy po tym iść? Ostrożnie, Bidi.
A to chyba jest to, co szukał ten Rives, czy jak mu tam? Przebyłam najszybciej jak mogłam, mistrzyni. Przykro mi, że do tego doszło. Czy to wykasowanie pamięci? Nie. Rada nie wymaga takiej akcji. Więc przynajmniej będę cię pamiętać. Jestem gotowa. Jak się nazywasz, droidzie? Jestem ZNA4. Czy mogę służyć zakonowi? Z. Powiedz, jak przebyć otchłań Kobo? Nie mam takiej informacji w moich bankach pamięci. Mistrzyni Kree, jesteś świadoma, że Republika wydała rozkaz pełnej ewakuacji? Tak. Dlatego mam dla ciebie bardzo ważne zadanie, Z. Weź to. Klucz kalibracyjny? Ależ świetny model! Rety! Użyj go, by otworzyć węzeł w lesie. Wzejdź pod ziemię, nie zatrzymuj się. To rozkaz Z. Nie pójdziesz ze mną? Nie. W węźle jest klucz do Tanaloru. Pospiesz się, Z. Albo przepadnie na zawsze. Niech moc będzie z tobą. Dobra. Ten droid siedział tu chyba od setek lat. Robi się ciekawie. Ale niewiele z tego rozumiem na razie. Sądzę, że ten droid nie będzie chciał tego puścić. No i właśnie tak się dzieje. A może wieczór? Coś jest nie tak. Nazywasz się Z? Tak, zgadza się. Skąd wiem? O, nie! Jestem uwięziona. Uwięziona od... Ile minęło czasu? Jestem Carl, a to Billy. Pomożemy ci. Miło was poznać. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Czy on nie może po prostu przeciąć tych kabli? Nie może, oczywiście. Boże. Nie zawodzą, Z. Zgadza się. Jestem Jedi. Ale przecież nie jesteś odziany w stosowne szaty. Ja bardziej lubię poncho. Użyj tych kul, żeby aktywować most. To pozwoli ci dosięgnąć panelu sterowania dźwigu. Chyba? Po tylu latach bezczynności trudno powiedzieć. Ten droid ma parę luźnych śrubek. Co to było? Powiedziałem... Trzymaj się, Z. Co? Czemu?
Nie wiem, nie... Nie kminię tego. Nie. To nie ma tam iść. Dobra. Skoro to nie tam, no to spróbujmy to wziąć. Gdzie indziej? No, trochę lipa. Jak mnie mam, po tym nie przejdę. Potrzebne są tu dwie kule. Kuźwa, no. Chwila. Ale może. Aha. Dobra, ja pierdzielę, ale żem wymyślił. Się tak głupio głowiłem nad tym. No, w zasadzie rozwiązanie nie było jakieś. Zaledwie od jakiegoś czasu. Twoje imię nie widnieje w mojej bazie danych. Kiedy przeszedłeś próby? Nigdy. Zostałem pasowany na polu walki. A jakiż był powód tak rażącego naruszenia protokołu? To długa historia. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, no ale co dalej? Mam nadzieję, że dobrze robię, wybierając się do góry. Mam nadzieję, że nie chce mnie zaatakować. Dziękuję, Karl. Nie ma sprawy. A teraz, jeśli pozwolisz, już zbyt długo czekałam. Nie teraz, weź się w garść. Mogę zerknąć? Cóż, ja muszę przyznać, że faktycznie potrzebuję naprawy. Więc Zi, co to Tanalor? Planeta ukryta botłanikowo. Jest tam świątynia Jedi. Bastion światła zakonu na galaktycznym pograniczu. Przynajmniej taką nadzieję wobec Tanaloru żywiła moja mistrzyni. To wystarczy. Tylko jak się stąd wydostać? No, mogę ci z tym pomóc. Czy to... było to... nie. A! Tak, chodźmy tędy. Za mną. Ach, teraz widzę, gdzie jesteśmy. W komnacie medytacyjnej. Mistrzyni Kree zaprojektowała je do treningu Jedi. Pamiętam to, ale nie kojarzę, do czego służy. Mistrzyni Kree miała błyskotliwy umysł. Znasz ją, Karl? Nie.
Niestety nie miałem przyjemności. To nic, ale myślę, że ona by cię polubiła. Wyjście jest w tę stronę. Mam wielkie szczęście, że akurat... Tak, można tu utkwić na wieczność. Fajnie, no to tutaj to też jakaś nowość, bo cóż, nie kojarzę, żeby to było w pierwszej części. No a sama historia robi się coraz ciekawsza. Z, ta planeta, którą wspominałaś, jak ona wygląda? Tanalor? O, to już za cudowne miejsce. Jak mam się tam dostać? Trzeba przebyć otchłańkowo. To musi być wiedza, którą twoja mistrzyni usunęła z twoich banków pamięci. Och, musiała mieć swoje powody. Ci stanąć na nogi. Może i nie jesteś stosownie odziany, ale teraz wiem na pewno, że jesteś Jedi. Chodźmy. A to co? Będzie ten Gifts? Za chwilę przyjdę, Cal. Nie czekaj na mnie. Ależ dziwna zabudowa! O rety! Co to jest? Już myślałem, że wyskoczy ten Reeves, ten różowy gościu. W końcu szuka tego, co ma ten robot. Jestem szpiegiem jeźdźców chaosu. Przyjaźnię się z Calem Kestisem. No proszę bardzo. Słuchaj kolego, już ci mówiłem, że szukasz w złej kantynie. Nie znam nikogo o nazwisku Cal Kestis. Hej Gris. A ten Cal Kestis. Mam żyroskop. Dotarłeś. Dobrze cię widzieć. Gris Drytus, to jest Bo Takuna. Był na Coruscant. Bez niego nie uszedłbym z życiem. O, no dobrze, miło mi cię poznać. Niestety obawiam się, że nie mam już żadnych wolnych łóżek. Chwileczkę. Znowu? Cal? Masz bardzo nieładny zwyczaj przygarniania przybłęd. Jestem ZNA4. Pokornie służę zakonowi Jedi. O, jeszcze jej nie powiedziałeś. Utknęła pod ziemią. Nie widziałem takiego modelu. Wygląda niemal jak antyk. Znalazłeś tam coś wartego kredyty? Kredyty? Cal, ocaliłeś mnie, ale muszę cię prosić o coś jeszcze. A, zaczyna się. Mistrzyni Santari kazała mi otworzyć węzeł w lesie, ale biorąc pod uwagę mój stan, nie mogę wykonać tego zadania. Proszę. Jeśli zawiodę, możemy na zawsze stracić klucz do Tanaloru. Momencik. Czy ty powiedziałaś Tanalor? Słyszałeś o nim? Tak, wśród poszukiwaczy krąży legenda o zaginionym świecie pełnym skarbów. Może to jednak coś więcej niż mit. Może to sprawdźmy. Ale najpierw muszę naprawić modliszkę, zanim dorwą ją jeźdźcy. Będę cię eskortował i osłaniał podczas napraw. Naprawdę jest taki twardy? Nie licząc Sir, to najlepszy ze wszystkich strzelców. Dobra, zajmiemy się modliszką. Zobaczę, co jest w lesie. Dzięki, Cal. Gdy tylko odzyskam pełną sprawność, szybko dołączę do ciebie przy węźle. Naprzód! Spokojnie, zabytku. Kiedy oni pędzą ku przygodzie, może trochę opanujesz przepustnicę. Chodź ze mną. Skalibruję cię, wyczyszczę i... opowiem ci, co cię ominęło. Cal, zamknę salon, żeby jeźdźcy nam go nie zdewastowali. Skorzystaj z tylnego wyjścia.
No fajnie. Fajne opcje. Z takimi do nieprzelewki. Spokojnie. Okej, misja dobiegła końca. Znalazłem żyroskop, znalazłem robota, którego znajdować wcale nie miałem. Historia robi się coraz ciekawsza, aż coraz bardziej chcę się grać w tę grę. Obstawiam, że niedługo czeka mnie wiele ciekawych starć, między innymi z tym Reevesem. Reeves też mówił, że zaczyna się tu kręcić Imperium, także będzie ciekawie. Więc fajnie, nie mogę się doczekać kolejnych misji, ale to w kolejnych filmikach. Także wielkie dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!